Dzień dobry. Nazywam się Justyna Loruch, pracuję jako nauczyciel konsultant w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie oraz od kilkudziesięciu lat uczę języka niemieckiego. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest uczniowi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Chciałabym w takim razie zapoznać z Państwa i spróbować odpowiedzieć sobie i Państwu na pytanie, kim są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Czego oczekują od nas nauczycieli? Na czym polega prawidłowo rozumiana akceptacja ucznia ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi? Oraz jak diagnozować takiego ucznia? Jak stworzyć mu prawidłowe warunki edukacyjne? I czemu służy ocena funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Omówimy również, jak powinna wyglądać indywidualizacja procesu dydaktycznego. Specjalne potrzeby edukacyjne to pojęcie szeroko rozumiane, które tłumaczy się czasami niepełnosprawnością. Tymczasem jest to błędne uproszczenie. Nie tylko uczniowie niepełnosprawni wymagają szczególnej uwagi pedagoga, ale potrzebują jej również ci, których specjalne potrzeby zostaną zdiagnozowane przez nauczyciela. Są to zarówno dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i ci uczniowie, którzy mają trudności w realizacji standardów wymagań programowych wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego, zdrowotnego oraz ograniczeń środowiskowych. Kto znajdzie się w takim razie w grupie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Jest to zarówno uczeń niewidomy lub słabowidzący, uczeń niesłyszący bądź słabosłyszący, uczeń z zespołem Aspergera, z autyzmem, uczeń niedostosowany społecznie, z chorobami przewlekłymi, uczeń z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się, a także ten ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. To także uczeń zdolny. Uczniowie ci, choć różnią się potrzebami edukacyjnymi, potrzebują od nauczycieli zarówno akceptacji, zrozumienia, szerokich kompetencji, jak i więcej wysiłku i zaangażowania. Na czym polega akceptacja ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Z pewnością nie polega ona na pobłażliwym podejściu do ucznia, polegającym na nadmiernym chronieniu go i zwalnianiu z pewnych zadań. Nie polega na uczuciowej koncentracji na uczniu, na współczuciu graniczącym z litością czy eksponowaniu deficytów, a nie daj Boże karaniu za ich występowanie. Prawidłowa akceptacja powinna przejawiać się przede wszystkim podejmowaniem takich działań jak przydzielanie mu zarówno zadań takich samych na równi z innymi uczniami, jeśli to możliwe, włączanie go we wszystkie zajęcia toku lekcji, jak i te pozalekcyjne, w których może brać udział, przyznawanie uczniowi różnych znaczących ról na równi z innymi, udzielanie mu różnego rodzaju wsparcia, specjalnej pomocy, nie traktując czynności tej jako przykrego obowiązku. Wspierajmy zachętą, wyrażajmy wiarę w jego możliwości radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Ukazujmy rówieśnikom jego zdolności, osiągnięcia, pozytywne zachowania. Eksponujmy wytwory jego pracy na równi z razem z wytworami innych uczniów. Odnośmy się do ucznia w sposób serdeczny i życzliwy. Podstawowym aspektem pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest rzetelna diagnoza dziecka, a wszelkie formy indywidualizacji powinny bazować na rozpoznawaniu i wykorzystywaniu potencjału dziecka do pokonywania deficytów. Aby rozpoznanie sił i ograniczeń dziecka było możliwe, konieczne jest zgromadzenie o nim rzetelnej wiedzy z wykorzystaniem różnych źródeł, jak chociażby informacji i zaleceń zawartych w orzeczeniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej, informacji przekazywanej od rodziców, gdyż to oni mają najpełniejszą wiedzę dotyczącą rozwoju dziecka, informacji od specjalistów. Cenna może być wiedza pochodząca od lekarza, od rehabilitanta, od pedagoga, psychologa czy logopedy.
a także informacje z różnego rodzaju publikacji i szkoleń. Kolejnym ważnym aspektem jest tworzenie prawidłowych warunków edukacyjnych. Nauczyciel powinien dostosować metody i formy pracy z dzieckiem do jego możliwości, uwarunkowanych dysfunkcjami czy sytuacją społeczną. Wiąże się to z następującymi działaniami, a więc dostosowaniem sposobu komunikowania się z uczniem, zachowaniem właściwego dystansu, zmianą form aktywności, wydłużaniem czasu pracy, dzieleniem materiału na mniejsze partie, zmniejszeniem liczby zadań do wykonania, bądź zwiększeniem liczby ćwiczeń czy powtórzeń materiału. Często odwołujmy się do konkretu. Stosujmy metody poglądowości, umożliwiając poznawanie wielozmysłowe. Dostosujmy liczbę bodźców do związanych z procesem nauczania. Zastosujmy różne środki dydaktyczne. Stosujmy zróżnicowane karty zadań do samodzielnego rozwiązywania. Powtarzajmy reguły obowiązujące w klasie czy w szkole wraz z jasnym wyznaczaniem granic oraz egzekwowaniem ich przestrzegania. Ten ostatni punkt jest niezmiernie i szczególnie ważny, zwłaszcza dla osób z zespołem Aspergera czy autyzmem, które potrzebują dla komfortu własnego i poczucia bezpieczeństwa właśnie postępowania według określonego planu. Planując pracę z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, nauczyciel powinien uwzględnić następujące kwestie, a więc zastanowić się, uwzględnić dostosowanie miejsca pracy do potrzeb ucznia, sposobu przekazywania wiedzy, sposobu egzekwowania wiedzy oraz sposobu oceniania. Wśród różnych sposobów oceniania warto stosować ocenianie kształtujące, które daje uczniowi informację zwrotną na temat jego postępów, jak i słabszych stron, nad którymi musi popracować jeszcze. W zależności od różnych potrzeb oferujemy uczniom różne wsparcie, które powinno służyć przede wszystkim poprawie funkcjonowania ucznia, rozwijaniu potencjału, jak i jego aktywności i udziału. Wpływ na funkcjonowanie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ma nie tylko jego stan zdrowia, ale również środowisko zewnętrzne, jak i zbiór indywidualnych cech i zdolności. Z punktu widzenia systemu edukacji patrzymy na funkcjonowanie dziecka m.in. przez pryzmat radzenia sobie z emocjami, problemami, zdolności do komunikowania się z innymi, umiejętności nawiązywania relacji, jego zainteresowań, sprawności ruchowej, do zdolności uczenia się różnych umiejętności czy nabywania wiedzy. Są to tylko niektóre aspekty funkcjonowania ucznia w szkole. Jednak warto spojrzeć na to funkcjonowanie w sposób holistyczny, tak aby móc zapewnić mu jak najlepszy plan wsparcia, oddziaływania. Przyjrzyjmy się uczniowi nie tylko w jaki sposób funkcjonuje w szkole, ale również poza nią. W pracy nauczyciela największą radość zawsze sprawiał mi kontakt z młodym człowiekiem, od którego niejednokrotnie miałam okazję nauczyć się również czegoś nowego. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi była zawsze dla mnie wyzwaniem, wymagającym ode mnie większego przygotowania, większej wiedzy, większego zaangażowania i umiejętności. Jako nauczycielka języka niemieckiego miałam okazję pracować zarówno z uczniem z zespołem Aspergera, z uczniem niedowidzącym, niedosłyszącym, z autyzmem, a także z uczniem przejawiającym specyficzne trudności w uczeniu się. Praca z nimi wymagała odrębnego podejścia i potraktowania. Wymagała innych metod i form pracy. Każdy z nich przejawiał inną osobowość, inny temperament, inny charakter. Każdy z nich przejawiał inne mocne strony, słabe strony, także deficyty. I choć tak naprawdę mamy wiele publikacji z przykładami dobrych praktyk,
to nie ma jednej, jedynej metody, formy pracy czy narzędzia, które umożliwiłoby nam osiągnięcie sukcesu pedagogicznego. Nie ma jednego scenariusza, według którego moglibyśmy pracować z tymi uczniami. Doświadczenie nauczyło mnie, że indywidualizacja procesu dydaktycznego jest kluczowym i niezbędnym elementem. W pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi starałam się zawsze pracować w ten sposób, by wzmacniać jego mocne strony, by minimalizować deficyty, by okazywać wiarę w jego możliwości, pozytywnie wzmacniać poprzez zachętę, pochwałę. Starałam się przygotować ucznia do funkcjonowania w społeczeństwie. Każdy z nas jest wyjątkowy, unikatowy. Każdy z nas ma zdolności. Wystarczy jedynie, że otrzyma wsparcie dostosowane do potrzeb. Dlatego tak istotną rolę odgrywa tutaj nauczyciel, który diagnozuje i pomaga wspierać potencjał rozwojowy swojego wychowanka. Dziękuję Państwu za uwagę oraz zachęcam do zapoznania się z materiałami z konferencji.